Cześć, z tej strony Asia, a dzisiaj chciałam Wam przedstawić film z kartką z Luną. Dzisiaj karteczka wyjątkowa, bo z patternem, który możecie ściągnąć z naszej grupy Skrapuj, co ja narobiłam. Jest to pattern w takie okularki i jest on dedykowany właśnie Lunie. To jest stemperek pokolorowany przeze mnie. Jest to stemperek Importe od Autore. Jest on dostępny w Craftvenie, także tam możecie zobaczyć. I mój napis jest coś wyjątkowego, zrobiłam odręcznie, natomiast taki napis jest też dostępny na grupie. Także co? Przechodzimy do tutorialu krok po kroku, jak zrobiłam tę kartkę. Przygotowanie kartki zaczynamy od stempelka. Ja mam stempelki z firmy Importe od Autore. I to są dwa takie potterowe zestawy. Z jednego zestawu użyję dziewczynki. Jest to dziewczynka, która może być i Hermioną, i Luną, i tak naprawdę właściwie Ginny też mogłaby być. I mamy też takie okularki. No, to są takie typowe okularki właśnie, które mają być tymi okularkami Luny. Ja Wam tutaj pokażę taki trik właśnie, jak to wykonać, dlatego że są dwa różne stempelki i na początku odbijam okulary. Odbijam je na takiej karteczce samoprzylepnej w tym miejscu, gdzie jest klej. Następnie też te same okularki odbijam na arkuszu białym, na którym później będę kolorować. I teraz na tych okularkach będę stemplować tą dziewczynkę, ale żeby mi się jakby te części tej dziewczynki nie odbiły tam, gdzie właśnie na tych okularach, tak, bo chcę, żeby te okulary były jakby na wierzchu, to właśnie wycinam z tej karteczki samoprzylepnej te okularki i będę naklejać na te okulary nastemplowane na białym papierze. Dzięki temu to wszystko, co się odbije na okularach, zostanie na tym żółtym elemencie i będzie to fajnie wyglądać. Wiem, że tutaj może to chaotycznie troszeczkę mówię, ale zaraz zobaczycie, jaki jest efekt. Oczywiście ułożyłam tak, żeby tutaj pasował do tych okularków i świetnie to się też do tego sprawdza właśnie platforma do stemplowania. Tak jak widzicie, na tych okularkach jest nastemplowana dziewczynka, ale kiedy zaraz usuniemy te okulary, to wtedy już będzie super to wyglądało. Ja jeszcze wezmę tutaj z drugiego zestawu taką księgę magiczną, ona mi tutaj posłuży za gazetę Jonglera, która też była taka charakterystyczna dla Luny właśnie. I oczywiście będzie przyklejona odwrotnie, ale to oczywiście w dalszej części filmu. Dobra, także platformę odkładamy i teraz ściągamy. I tak jak widzicie, no idealnie odbite. Także jest to świetny trik. I ja tutaj od razu pozdrawiam Agatkę, która mnie tego nauczyła. No i magicznie oczywiście już jest pokolorowane i wycięte. I teraz możemy wziąć arkusz papieru. To jest arkusz, który przygotowałam właśnie z takimi magicznymi okularkami Luny. I jest to arkusz, który możecie pobrać na grupie Skrapuj, co ja narobiłam. Także ja tutaj mam już przygotowaną bazę do kartki. Kartka będzie tym razem prostokątna. I tutaj wymierzam dokładnie. Tutaj oczywiście to zależy od Was, jaki będzie wymiar kartki. Możecie mieć już gotowe bazy, także tutaj nie podaję Wam rozmiaru. Zostawiam Wam tutaj już do decyzji i do wymiarowania. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić białą ramkę, czyli odjąć tak pół centymetra albo 1/8 cala od wymiaru. Ja tutaj naklejam te oba tła naprzód i na tył, bo ja lubię, jak jest i przód, i tył wykończony. Myślę, że to wygląda bardzo ładnie i elegancko. I tutaj do tej karteczki użyję takiego kółeczka z papieru brokatowego i przykleję go na podwyższeniu na taśmie dystansowej 2 mm. Ja używam różnych grubości taśm, bo to później fajnie też nam te w naszych pracach różnicuje te wysokości. Też to tutaj bardzo ciekawie wygląda. I oczywiście ściągam folię za pomocą mojej ostrej pęsetki i nakleimy w górnej
części naszej kartki. Można tej wypy oczywiście dać jeszcze dodatkowo panel, ale ja tutaj z tego zrezygnowałam, bo to ma być taka bardzo prościutka kartka, w której główną rolę gra właśnie ta kolorowanka, ale można zamiast niej oczywiście użyć dowolnej innej grafiki. Ja też polecam Wam grafiki od Euniki, ma taki bardzo fajniutki zestawik właśnie magiczny. Naklejam naszą lunę, na nią nakleimy właśnie tę książeczkę. Oczywiście tę książeczkę można by było też tak samo jak w przypadku okularów też nakleić. I naklejamy odwrotnie. I teraz to, co nam pozostało, to zrobić napis. Ja ten napis zrobię własnoręcznie, ale jeżeli nie chcecie tego robić własnoręcznie, to możecie skorzystać też z napisu, który jest dostępny na naszej grupie Skrapuj Scenorobię. Także możecie się posiłkować tamtym. I tutaj tym napisem będzie oczywiście Jesteś wyjątkowa, bo luna właśnie taka była. Także za pomocą brush pena kaligrafuję, czy może inaczej brush letteringuje, Jesteś wyjątkowa. I to właściwie będzie ostatni z elementów tej kartki. To jest bardzo prosta, bardzo, bardzo prosta kartka. Z takim chyba najłatwiejszym i najbardziej popularnym schematem. I tutaj również naklejam na taśmę dystansową, tym razem 3 mm, tak żeby ten napis nam się tak całkowicie tutaj nie zgubił. No i tak wygląda kartka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Trzymajcie się, pa!